Gdybyśmy spotykali się na żywo, wystarczyłoby powiedzieć dzień dobry, a potem już tylko działać. Ale ponieważ musimy przenieść się na ekran, to należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia. Ten film będzie wyjątkowo długi, ponieważ dotyczy bardzo szerokiego tematu. Tak się składa, że dotychczas, kiedy pracowałam, nie skupiałam się kompletnie na dokumentowaniu making of, więc okazuje się, że mam mało takich materiałów dokumentujących, jak coś powstało. Chyba naszym wspólnym doświadczeniem jest to, że przenosząc na ekran nasze przekazywanie wiedzy czy doświadczenia, jesteśmy pozbawieni tych prostych rzeczy jak uśmiech, gest, które mogą bardzo dużo wyjaśnić i wyrazić. Ale z drugiej strony zostaje nam coś, do czego można wracać i sobie odtwarzać i nie trzeba notować w trakcie albo martwić się, że się o czymś zapomniało. To, co tu powstaje, to ilustracja bocznego wejścia do teatru, moim zdaniem tego ciekawszego. Wejdźmy zatem do środka razem ze wszystkimi ekipami realizatorów. Światła, energetyków, realizatorów dźwięku, realizatorów wizji, scenotechników, montażystów, dekoratorów, państwa sprzątających, państwa z działu literackiego, dyrektorów, sekretarzy, garderobianych, krawcowych, ślusarzy, dyrektorów, reżyserów, scenografów, autorów wideo, kompozytorów, autorów tekstu. Wykonujących to wszystko, co państwo na co dzień w swoich teatrach. Podstawowymi pojęciami dotyczącymi przestrzeni teatralnej są teren gry i teren obserwacji. Śledząc ich relacje na przestrzeni wieków, możemy zaobserwować, że za każdym razem oddalenie od siebie tych sfer pokrywało się z regresem w sztuce. Dla mnie odpowiednikiem lornetek z XVIII-wiecznych lóż są obecnie smartfony w rękach rodziców na przedstawieniach dziecięcych. Mały aktor pozostaje bez szans na nawiązanie kontaktu z widzem. Źródeł teatru szukamy w przeżyciach wspólnotowych. W Grecji, w Dionizjach, w średniowieczu w misteriach, w renesansie Szekspir zapoczątkował ewolucję teatru nowożytnego, dotykając tekstem bezpośrednio wnętrza człowieka, a wielka reforma XIX i XX wieku wyodrębniła teatr jako osobną dziedzinę sztuki, wynosząc na piedestał rolę reżysera oraz zmieniając koncepcję zespołu i gwiazdorstwa. Niezależnie od formy, czasów i warunków, teatr dotyka głębokich ludzkich przeżyć tu i teraz, we wspólnocie z innymi. Państwo dają swoim podopiecznym szansę na spotkanie z sobą samym poprzez przeżywanie w grupie. To dość rzadkie w momencie, kiedy dzieci muszą wpasować się w ramy szkolne i społeczne, zdążyć na wszystkie zajęcia i treningi lub zapaść się w stagnację w tych rodzinach, które nie mogą lub nie chcą zapewnić im głębokiej uwagi. Wartość waszej ciężkiej pracy jest nie do przecenienia. Idziemy. Interesuje nas przestrzeń teatralna w warunkach ekstremalnych, czyli na sali gimnastycznej, zaraz w WF-ie, w klasie, w auli, stołówce, w napiętym grafiku dostępności szkolnego projektora, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej, wypełnianiu dziennika elektronicznego, odpowiadań na maile rodziców z zespołem indywiduów mających lepsze i gorsze dni, różny poziom cukru we krwi i różny poziom kultury osobistej. Interesuje nas scena w Domu Kultury i sposoby jej wykorzystania przy nikłych nakładach finansowych. Prześledźmy zmiany, jakim ulegały tereny gry i obserwacji na przestrzeni wieków i zastanówmy się, co może być dla nas inspiracją. Ach, co będziemy sobie żałować? Paleolit! A w nim działania przy ognisku w jaskini. Siedzenie w kręgu na podłodze wokół źródła światła i słuchanie opowieści to piękne doświadczenie. Warto poświęcić czas na siedzenie na dywanie z dziećmi i przeczytanie, a najlepiej opowiedzenie, tej historii, którą chcecie zrealizować. Słucha się zupełnie inaczej niż z ławki. Teraz duży skok w czasie, Grecja. W szczytowym okresie rozkwitu greckie amfiteatry mieściły ogromną rzeszę widzów. Dla nas, abstrahując od literatury i inscenizacji, istotne są słowa określające części teatru, bo z nich wywodzi się współczesna nomenklatura oraz greckie sposoby na dotarcie do odbiorcy przy znacznej odległości. Skene, orchestra, proskenion, teatron, akustyka. Naszym celem jest jak najskuteczniejsze wyemitowanie dźwięku ze sceny. Zasada wspólna dla światła i dźwięku. Kąt padania jest równy kątowi odbicia. Powierzchnie gładkie i twarde, najlepiej polakierowane drewno, odbijają. Powierzchnie matowe, pluszowe, jak aksamit, pochłaniają. W świetle jest jeszcze odbijająca biel i pochłaniająca czerń. Ponieważ jest szereg uwarunkowań dla odbić dźwięku, można poradzić sobie doświadczalnie. Stańmy na środku i w ramach rozgrzewki przegońmy naszych aktorów. Niech mówią niezbyt głośno, coś w stylu pstrzestrzec gęślą jaźń, żeby było dużo trzeszczących głosek, stojąc na tle każdej z dostępnych ścian. Lub podzielmy ich na cztery grupy i niech robią to samo, a my będziemy sobie porównywać. Chodzi o to, że w sali gimnastycznej bardzo mocno pracuje podłoga, odbijając w nieskończoność dźwięk od sufitu i okien. Położenie wykładziny. Najtańsza jest wykładzina targowa, występująca w wielu kolorach, produkowana w Polsce, firma Imavex.
Wykładzina targowa zmieni salę nie do poznania. Jeśli działamy bez nagłośnienia, za plecami zostawmy ścianę odbijającą, a ewentualne kotary lub zasłony przeznaczmy na teren wokół widowni. Cross Canyon znajdował się nad chórem z tyłu, z drewnianą lub kamienną ścianą za plecami aktorów. Widownia siedziała idealnie na linii odbitego dźwięku, stąd warto zastanowić się, czy można czasem odwrócić sytuację w auli i posadzić widownię amfiteatralnie. Od poduszek na podłodze po ławki na scenie i zagrać na podłodze widowni. Scenografia może pełnić rolę akustyczną. W Ogrodzie Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie jest taka atrakcja. Dwa okrągłe betonowe ekrany w znacznej odległości od siebie, pozwalające mówić bez trudu ściszonym głosem. Jeśli nie ma innej rady i bez mikrofonów się nie odbędzie, to uważam za fenomenalną rolę inteligentnego statywu, czyli ubranej na czarno, jeszcze z czarnym nadrukiem na koszulce jestem niewidzialny, niewidzialna, osoby wręczającej, przekazującej i odbierającej mikrofon, dbającej o jego właściwe ustawienie, etc. To uwalnia ręce występującym i zwalnia ich z części stresu. Od Greków możemy sobie wziąć też powiększające kostiumy, buty na koturnie i nakrycia głowy. Świetnie nadają się do tego pianka pod panele, którą można wycinać nożyczkami i kleić taśmą, nowoczesne filce. Do nich idealny jest nóż krążkowy, taki jak do pizzy. Jak już inwestować albo pisać listy do Świętego Mikołaja, to japońska olfa. Lub gąbki i pianki tapicerskie. Najtańsze są w sklepach dla tapicerów. Grecy opowiadali historie dobrze znane wszystkim. Podobnie jest z nami, gdy bierzemy na warsztat baśń. Z Rzymu chyba chętnie czasem wzięlibyśmy te przedstawienia z dzikimi bestiami, ale to ciężko zaadaptować do szkoły, bo transport lwów jest bardzo kosztowny. Ale Rzymianie szli w taką stronę bardziej widowiskową, zmniejszyli liczbę osób w orchestrze i chórze, a postawili na aktorów i dekoracje i zamknęli amfiteatr już w pełnym kole. Średniowiecze zwróciło się od widowiska ku misterium. Wykształciły się dwa nurty. Oficjalny, religijny, ze światłem świec w świątyniach podniosło atmosferę opowiadania Ewangelii i żywotów świętych oraz uliczny, objazdowy i często mocno podejrzany przez władzę. Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla przestrzeni, w której widownia jest liczna, a dźwięk hula, bo właśnie zbieramy dopiero na wykładzinę, są mansiony, czyli małe scenki wokół widowni, na których akcja może dziać się symultanicznie lub przenosić się. Na szybko można je zrobić ze stert materacy lub z przyrządów do ćwiczeń. Przeciągnięcie kolorowych gumek lub wstążek pomiędzy mansjonami wyznaczy przestrzeń dla publiczności. Można iść w mocne kolory i grać za dnia, przerzucać nad widownią dmuchane piłki, wciągać widzów w akcję i traktować to bardzo swobodnie. Renesans i teatr nowożytny zaczynają się od Szekspira. Scena jego czasów to scena elżbietańska, współcześnie bardzo elżbietańska w formie, jest scena gdańskiego teatru szekspirowskiego. Otoczona widownią z trzech stron, częściowo w galeriach, częściowo na poziomie zero, właściwie bez dekoracji, z niemal komiksowym zaznaczaniem miejsca akcji przez napisy oraz dopracowanymi kostiumami, daje duże możliwości interakcji z widownią. Granie na trzy strony wymaga od aktorów sporej sprawności, jest też świetnym treningiem uważności. Najprościej stworzyć scenę elżbietańską, ustawiając ławki w U i grając wewnątrz. Rozwiązanie jest dobre dla kameralnych przedstawień niewielkiej grupy. Poza nurtem oficjalnym świetnie radził sobie teatr jarmarczny i uliczne trupy, komedia dell'arte i cyrk. Bardzo ciekawym zjawiskiem była scena celkowa, zwana terencjańską. Miała różne rozwiązania techniczne, ale zasadą było odgrywanie scen w małych budkach, scenkach ze wspólnym proscenium, które bywało platformą wozu, na którym celki były transportowane. Celki poza akcją pozostawały zamknięte. Biorąc pod uwagę zamiłowanie przedszkolaków do chowania się w pudełkach po dużych artykułach gospodarstwa domowego i kreowanie tam własnych świadków, możliwość złożenia pudeł na płasko, łatwość ich transportu i przechowywania uważam scenę celkową za niezwykle inspirującą. Niemal równolegle we Włoszech, zakochanych w operze, ukształtowała się scena pudełkowa, skądinąd zwana włoską. Do dziś jest ona najbardziej rozpowszechniona w teatrach stacjonarnych. Pod warunkiem, że jest naprawdę dobrze zaprojektowana, ten typ sceny pozwala na użycie wszelkich zabiegów magicznych, ukrycie tego, co ma być ukryte, grę świateł, grę cieni, dobry dźwięk, zmiany dekoracji i spektakularne rozwiązania inscenizacyjne. Z drugiej strony, im węższe, bardziej cofnięte proscenium, im większa widownia, tym dalej do widza.
W maksymalnym rozkwicie życia towarzysko-teatralnego z rozpalonymi światłami widowni i w obliczu hektarów malowanych dekoracji, 18-wieczna scena pudełkowa wielokrotnie stawała się przestrzenią zgoła niekulturalnych zachowań licznej widowni. Właściwie dość eufemistycznie można by powiedzieć, że działo się tam jak na typowej przerwie szkolnej, tylko było znacznie brudniej i częściej zdarzały się ofiary śmiertelne. Prywatne i tajne teatry oferowały rozrywki dalekie od literatury, a nawiązanie do antyku przejawiało się w braku kostiumów. Do budowy sceny pudełkowej jeszcze wrócimy. Teatr europejski to środowisko, w którym wyrośliśmy, ale obecnie, w obliczu globalnego dostępu do obrazów i treści z całego świata, warto przyjrzeć się japońskiemu teatrowi buto, japońskim teatrom lalki, teatrowi cieni z Malezji czy estetyce chińskiego teatru cieni, pięknie ukazanego w scenach retrospektywnych filmu Kung Fu Panda 2, tej ze złym pawiem. Wielka reforma teatru, mająca miejsce na przełomie XIX i XX stulecia, obejmuje szereg zjawisk zarówno teoretycznych, jak i zrealizowanych, oczyszczając scenę z tego, co jest jedynie czczą dekoracją. Jednym z najistotniejszych jej owoców jest wykształcenie scenowidowni, przestrzeni pozwalającej dowolnie kształtować i przenikać tereny gry i obserwacji. Wielkim reformatorem i wizjonerem w zakresie scenografii był Adolphe Appia, którego czyste, monumentalne projekty z grą światła i cienia do dziś zachwycają. Można zapytać, kiedy ja zbuduję olbrzymi podest bezpieczny dla mojej hordy aktorskiej, gdzie go przechowam, jak postawię gigantyczne kolumny w sali gimnastycznej? Oczywiście nigdy. Ale od czego wasza niespożyta inwencja? Zaprawa w boju z przeciwnościami, znajomość pobliskiego składu budowlanego. Spójrzmy na projekty wielkich i zaczerpmy z nich esencję. Czyste, rytmiczne podziały przestrzeni. Monumentalizm osiągany przez zestawienie dużego z małym. Znajomość perspektywy. Minimalizm kolorystyczny. Sala jest groszkowo-zielona z żółtym, jasno-szary z białym ją uszlachetnią. Do bólu szara z usypiającym gołąbkowym, karmin i czerń. Postawić kolumny? Zwiesić długą roletę. Rolety się nie zawijają na długich odcinkach. Skąd ja wezmę 4-metrową roletę? Z 4-metrowych, posklejanych. Ale będzie widać łączenia, więc trzeba z nich zrobić wzór. O ile budynek nie jest zabytkiem, można prosić rodziców o wkręcenie solidnych uchwytów w kotwach chemicznych z linkami stalowymi napinanymi śrubą rzymską. Tak, znam tę paskudną ciszę na wywiadówkach, kiedy pytacie, kto z Państwa mógłby pomóc. Ale zadanie pytania w sposób precyzyjny i brzmiący jak jednorazowa akcja zawsze jest skuteczniejsze. Kto z Państwa może wywiercić 6 dziur w ścianie? Kto z Państwa ma dostęp do linki stalowej? Albo jeszcze dalej, mamy dostęp do tańszej linki stalowej, no bo byliśmy już na herbatce z szefem pobliskiego składu budowlanego i jak już wynieśliśmy stamtąd belę agrowłókniny, no to trochę było głupio naciągać na linkę. Ale zniżka już jest. Potrzebne bloczki do podciągania dekoracji. Może ktoś się wspina i ma jakieś nieużywane. Może ktoś się wymieni na OLX. Nie da się zrobić uchwytów, rolet, linek? No to możemy wziąć gumki. Gumka na minimalnym naciągu to bardzo ważne, że naciągamy tylko troszeczkę, bo jak się one się sumują i potrafią złożyć dekoracje. Gumka daje idealnie prostą linię. Jeśli jeszcze są różne ich grubości i różne kolory i zrobimy to bardzo w przestrzeni, to fantastycznie się po tym świeci. One też bardzo ciekawie pracują z projekcją. Takie przestrzenne struktury gumkowe dają możliwość zbudowania uniwersalnej, abstrakcyjnej scenografii. Wadą jest czas potrzebny do montażu i demontażu, ale możemy wstępnie na przykład połączyć sobie to na listewkach i montować same listewki. Budowa sceny pudełkowej, inaczej włoskiej. Scena, proscenium, okno portalowe, orkiestron, prawa i lewa strona sceny, stanowisko inspicjenta, rampa, sztankiety, mosty oświetleniowe, horyzont, komin, zapadnia. Jeśli jedziemy z naszym spektaklem w miejsce, gdzie mamy do dyspozycji wyposażoną scenę, powinniśmy wcześniej skontaktować się z osobą odpowiedzialną za koordynację pracy ekip lub z kierownikami poszczególnych działów. Może być mail tej samej treści do wszystkich, przesyłając rider techniczny, czyli opis naszych potrzeb. Informacje, które powinien zawierać taki rider, to dane kontaktowe osoby zorientowanej i to może być nasz asystent. Liczba uczestników, wymagania dotyczące dźwięku. Można napisać, w trakcie spektaklu używamy podkładu MP3, przywozimy go na pendrive, dostarczamy scenariusz z zaznaczonymi ścieżkami lub przyjeżdża z nami osoba znająca spektakl i potrzebujemy tylko uruchomić dane ścieżki. Można się zabezpieczyć, gdyby pendrive zaginął, umieścić sobie ten dźwięk albo na chmurze, albo wysłać w załączniku tego rideru.
wymagania dotyczące oświetlenia. Na przykład prosimy o równomierne, płaskie oświetlenie z przodu, dwa przeloty z filtrem 201, możliwość zmiany koloru na horyzoncie oraz punktowe oświetlenie rekwizytu numer 1 według załączonego planu oraz gniazdo nieregulowane przy stoliku. Przywozimy na przykład własną lampkę. To są takie przykłady. Zmiany światła w załączonym scenariuszu lub przyjeżdża z nami osoba znająca spektakl, prosimy o możliwość na przykład zaprogramowania 5 scen świetlnych. To są rzeczy proste i jak najbardziej wykonalne. Wymagania dotyczące projekcji. W trakcie spektaklu wyświetlamy materiał w rozdzielczości takiej a takiej, prosimy o pokrycie całej ściany horyzontowej. Wymagania dotyczące scenotechniki, czyli na przykład poprosimy o udostępnienie sztankietu w odległości 4 metrów od krawędzi sceny, obciążenie to 4 kg. Plan sceny może być odręcznie długopisem, byle wyraźnie, z opisem dekoracji i zaznaczeniem mniej więcej chociaż wymiarów. Plan oświetlenia, do tego dojdziemy w następnym odcinku. Takie coś pozwala ekipom będącym na miejscu zaplanować pracę i przygotować się spokojnie. My unikniemy nieporozumień i frustracji w stresie i pośpiechu, jaki będzie nam towarzyszył przed spektaklem. I jak widać, naprawdę dobrze jest mieć asystenta. Chciałabym wrócić do tego obrazka z początku, gdzie mieliśmy tłumek przed teatrem. Jest mi to szczególnie bliskie, ponieważ bycie małym trybikiem współtworzącym spektakl naprawdę może dać ogromną satysfakcję. I szczególnie dla tych z Państwa, którzy macie niejako przymus zaangażowania całej klasy w przedstawienie, w spektakl. Moje doświadczenie z ośmiolatkami jest takie, że zaproszenie ich do wybrania sobie działania w zespole scenograficznym, rekwizytorskim i realizatorskim oraz grupy choreograficznej i aktorskiej sprawiło, że miałam mniej aktorów pracujących z tekstem, ale sprawnie działającą grupę i mogłam rozdać zadania. To jest to, do czego Państwa szczególnie chcę zachęcić. Wiemy, że koło 12 roku życia jest ten przełom, kiedy bardziej chce się być odbiorcą sztuki niż twórcą. Ale już nawet ośmiolatkowie mają takie preferencje. Zresztą wiemy dokładnie już z samego przedszkola, że nie wszyscy cieszą się z bycia na scenie. Dla niektórych jest to ogromny stres. I oddawajcie jak najwięcej tej pracy ciężkiej, wykonawczej waszym podopiecznym. Rekwizytorzy dadzą radę. Realizatorzy nauczą się i naprawdę potrafią włączyć projekcję czy dźwięk w danym momencie, a wyjście na scenę do oklasków jest już wtedy z wielką radością. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach.